po naszych mistykach, aby się przyglądać temu wszystkiemu, co się wydarza pod koniec wieczerzy, o Judaszu można tym góralskim co powiedzieć, grzdyl nad grzdylami. Publicznie pokazany zdrajca. Chleb, który mu Pan zamaczał, potrafił zjeść. Zimną krwią. To jest specjalne tym ludzi, dzięki temu, że gryźliśmy razem wiele tekstów Marii Waldorty, wiemy, jak był w każdej mierze prowokacyjny. Wobec Jezusa, wobec Matki Bożej i wobec apostołów. Piotr niejednokrotnie już nie wytrzymał, bo mu głowę ukręcił. Kto słucha tych naszych tekstów od początku tegorocznych kazań pasyjnych, wszystkich tych na gorzkich żalach i tych później od 14 dni ostatnich, to mój to dobrze wie, ile razy w czasie wieczerzy Pan Jezus jeszcze przestrzegał. Ile razy dawał znak, aby wrócił. Syn zatracenia. Mój drodzy, dramat. Człowieka, który przeszedł do historii jako zdrajca i morderca Boga. Maria z Agredy. Podczas gdy Jezus i uczniami szedł na Górę Oliwną, Judasz pobiegł do arcykapłanów i oznajmił im, że nadeszła najlepsza sposobność do pojmania Jezusa. Arcykapłanów uradowała ta wiadomość. Zgromadzili rzeszę uzbrojonego pospólstwa, aby natychmiast pojmać tego najniewinniejszego baranka. Od kilkunastu miesięcy pokazywali, jak nienawidzą Pana Jezusa. Kiedy dojdziemy do tekstów w piwnicy u Kajfasza na drugi rok, to tam zobaczycie, w jaki perfidny sposób, kiedy go mieli u siebie w piwnicy, wyżyli i wylali na niego swoją nienawiść. Dlatego musimy się tak modlić za Żydów. Bo mogą tyle dobra uczynić dla świata. Mogą pomóc miliardom lub też zaszkodzić bardzo miliardom. To trochę zna historii i głębiej studiował. Zna dramat wszystkich dramatów ludzkości. A szczególnie w wymiarze europejskim. Ta klątwa z dziedzińca Piłatowego. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wleczę się za nimi. Biedni, a kochani, wiedzą o tym. Gdzie mogą, zakrywają prawdę. Kiedy Mel Gibson kręcił film Pasja, dopiero uzyskał zgodę dystrybucji, kiedy wycofano w języku aramejskim słowa ich. Tego nie ma w filmie. Ten by się film nigdy nie ukazał, gdyby w tym filmie były te słowa w języku aramejskim. To, co padło z ust faryzeuszy na dziedzińcu. Pan Jezus przepowiedział ich nawrócenie, dlatego włączamy się w tą wielką modlitwę za Żydów, by się dostali do nieba i stali narzędziem pokoju. Poniesłana walka pomiędzy złośliwością ludzką ludzi a dobrocią Boga.
Ta walka między dobrem a złem, której początek miał miejsce już u pierwszego człowieka, najwyższy stopień osiągnęła przy śmierci naszego Zbawiciela. Albowiem zło i dobro sięgnęły wówczas zenitu, bo na ziemi był Bóg. Pan Jezus czynił wszystko z nieprawdopodobną miłością. I czas zrozumieć jego walkę z faryzeuszami. Mają władzę, mają poparcie u Rzymian, bo płacą kontrybucję Piłatowi co roku. Kiedy przyszli z niewinną, cudzołożną niewiastą. Panie, oto co złapaliśmy ją na cudzołóstwie. Mojżesz każe takie kamienować. A co ty mówisz? To była prowokacja, bo Żydom nie wolno było wykonywać w roku śmierci. Nie mówi kamienować. Z jaką miłością Pan Jezus ją i ich traktuje. Macie rację. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Wszyscy odeszli. Dobro jest w stanie powstrzymać rękę z nożem ostrym w niej na zabicie człowieka. Dałem wam przykład naszej rycerki. Podczas rekolekcji spotkałem się z nią. Co dzień na każdą mszę świętą na rowerze jedzie, idzie z płaszczu, idzie w płaszcz rycerski. Sąsiad raz ją spotkał. Kobieto, ciebie za ten płaszcz zabiją. Rano było szczerzenie, wraca po mszy świętej przed południem. Do domu wstępuje młody człowiek z nożem. Zabiję cię za ten płaszcz. Ona już ciągnęła. Mówi, zaczekaj chwilę. Ubrała płaszcz, stanęła przed nim rycerski. Mówi, jestem gotowa, zabij mnie. Ręka mu opadła, z nożem wyleciał jak wścieknięty na pole. Kiedy był Zbawiciel na ziemi, pamiętajcie, zło i dobro sięgnęły wówczas zenitą. Szatan w swoim zaślepieniu nienawiści do końca nie rozumiał tych wszystkich wydarzeń. I wiedział, że krzyż Boga stanie się jego klęską. Tego nie rozumiał. Złość ludzka odebrała Stworzycielowi i Odkupicielowi cześć i życie. Zbawiciel swej niezmiernej miłości oddał jedno i drugie za ludzi. Dusza Jezusa spoglądała wówczas na najczystszą matkę. Wśród stworzeń zobaczyć przynajmniej jedną istotę godną jego miłości. W świętości Maryi Stworzenie Boża znalazła niejakie zadośćuczynienie za złośliwość ludzką. A Pan Jezus wiedział, że jego męka i śmierć w jednym czystym stworzeniu przynosi owoc w sposób najgodniejszy. W najwierniejszym i najpokorniejszym, najmiłościwszym sercu w sensie powiem, Bóg złożył skarby zasług Chrystusa, aby ich mocą Kościół Święty jako ów Feniks powstał na nowo z popiołu. To zdanie zapowiada czas odrodzenia Kościoła. I kiedy Kościół ogłosi dogmat Odkupicielki Pośredniczki Łask, uruchomi te skarby Chrystusa na tę godzinę swojej śmierci, aby ich mocą, czyli to, co Matka Boża otrzymała pod krzyżem, Kościół Święty, jak ów Feniks, powstał na nowo z popiołu.
Służewica Boża Wanda Malczewska, nasza rodaczka. Tak w swojej wizji pisze: spojrzenie Judasza było tak straszne, że oczy zakryłam, aby się z nim drugi raz nie spotkać. Apostołowie byli także przerażeni. Pan Jezus tylko zachowywał spokój i z powagą, prawdziwie boską, odezwał się do Judasza: synu zatracenia, wiem, że wziąłeś od Żydów zapłatę za to, że mnie wydasz w ich ręce. Idź prędzej. Popełniłeś dwie zbrodnie. Świętokradzko przyjąłeś sakrament kapłaństwa i drugą zbrodnię popełniłeś, przyjmując sakrament ciała i krwi Twojej. Teraz idź i dopełnij trzeciej zbrodni. Sprowadź Żydów, aby mnie pojmali i zamordowali. Moi drodzy, nic się nie zmieniło. Zawsze w historii Kościoła byli, będą zbrodniarze. Pokazywałem wam dramat XX wieku. 6000 kapłanów do zakonów franciszkańskich, dominikanów, jezuitów wcisnęli komuniści i socjaliści hiszpańscy. Za pensje, opłaty macie tam wejść i zrobić destrukcję 6000 ludzi. Kiedy czyta się antyapostoł numer 1025, to włosy dębami stoją. Z USA po II wojnie światowej, przy współpracy z Watykanem, 1000 kapłanów teologii wyzwolenia wciśnięto w Amerykę Południową. Wykształceni na Marksie, Leninie i Ewangelii dzieci. Bomba jedna za drugą. Ile takich bomb jest u nas na polskiej rzeczywistości obecnie. Wychodzą dramatyczne pamiętniki. Znam takiego przywódcę kościoła, który będąc w seminarium był już Bekiem. Dziś sypią go wszyscy, cała litania. Później doszedł do najwyższych stopni arcybiskupstwa. Judaszowi nikt w kościele nie wybudował pomnika. Tym Judaszom się buduje. Pan Jezus w liście otwartym, który napisałem w 2010 do pana prezydenta, pana premiera i do naszych biskupów, jasno powiedział: nie możecie dwom panom służyć. Czeka was podobny los jak los Piłata. Za 3 lata Piłat stracił żonę, władzę i cały majątek. Rozumiecie? Wcześniej się buntowałem, czemu pani dopuszcza zdrajców do kapłaństwa. To jest wszystko wkomponowane wielkie misterium i tajemnice Boga. To tak samo to mi pomogło to zrozumieć, że Pan Jezus pozwala się wszystkim wziąć do ust w Sanctissimi, dotykać wszystkim. Bo wtedy nie byłby miłością. Pisze Wanda Malczewska: myślałam, że Judasz upadnie do nóg Pana Jezusa, przeprosi Go i zechce,
surową pokutą zmyć swoje zbrodnie. Ale nie. Diabeł wstąpił w jego serce, gdy przyjął świętokradzkie sakramenty i w kamień je zamienił. Kto przyjmuje świętokradzkie sakramenty, staje się gorszym, niż był przed przyjęciem. Ja zapłakałam na widok zaślepienia Judasza, sam sobie wieczną zgubę zgotował. Panu Jezusowi, który go uczynił skarbnikiem i różnymi łaskami obdarzał, wyrządził nieprzepisaną, nieopisaną krzywdę. Apostołom sprawił boleść, a następnym pokoleniom dał straszne zgorszenie. O Jezu, Jezu, jakże mi Cię żal za tyle serca, za tyle miłości okazanej przed chwilą wszystkim tu zgromadzonym i wszystkim następnym pokoleniom tak czarną niewdzięczność odbierasz. Do mnie zapłakanej zwrócił się Pan Jezus, rzekł: patrz, do czego doprowadziła Judasza chciwość i świętokradztwo. Chciwość wyrażała się na różnych płaszczyznach duchowych i materialnych. Zawsze chciał być pierwszy. Jego argumentem, jego ojciec był wyższy, ja pochodzę ze sfery OE, a wy to rybaki. Ja mam układy u faryzeuszy, ja w Betlejem potrafię go poustawiać, panie, ty się nie chodź tam, ja mam tu układy. Też przyszedł, oderwał kamieni, dostał czoła. Chciwość wyrażała się również w tym, że był złodziejem, Jana Ewangelista. Jeden raz tak negatywnie mówił o człowieku o nim. Nie powiedział to, chodził o obronę Magdaleny. W dzisiejszej scenerii u umycia nóg olejkiem nardowym. Nie lepiej to było sprzedać za 300 denarów? Alabastrowy flakonik kosztował tyle samo. To było najsubtelniejsze naczynie. 300 denarów. Olejek tyle samo. Przeliczyć na możliwości zarobkowe tych najniżej dniówka. To jest 2 lata pracy. Denar był 1 dzień pracy. I ewangelista mówi, niejakoby myślał o biednych, ale że był złodziejem i wykradał czos, pieniądze z czosa. I świętokradztwo to komunia święta. I kapłaństwo przyjął świętokradztwo. Wstąpił do grona apostołów, bo myślał, że będę królem ziemskim, a swoich zwolenników uczynię ministrami, naznaczę ich wysoką pensją i będą używali rozkoszy świata. Patrzcie na listy wyborcze, jeśli jakaś partia wygra, to w danym rejonie patrzcie, kto obejmuje władzę. Specjalista od pługa, każą się mu nauką zająć w województwie. Ta gra się dzisiaj nic nie zmieniła. Trochę zainwestujesz, a później, kiedy będziesz wysoko, wszystko sobie odbijesz. Gdy się przekonał, że królestwo moje nie jest z tego świata, że moich uczniów i zwolenników czeka praca bez zapłaty pieniężnej, nędza, prześladowanie, a nawet śmierć męczeńska, wtedy postanowił odstąpić ode mnie. W formacji przy kapłanów
Będzie kilka bardzo istotnych punktów formacyjnych. Praca bez zapłaty, nędza, prześladowanie i śmierć męczeńska. Wiem, ile było cierpienia, kiedy byłem małym ministrantem, kiedy byłem młodzieńcem, kiedy się pojawiały auta, kiedy papież wołał, żeby księża nie żyli ponad stan, żyli jak w średniej klasie. Ile było łez i mówienia. Dziś ta sytuacja się odmieniła, więc już nie zawsze jest tak różowo, jak było odgdzieś. Ale chciał coś przy tym zarobić, czyli, moi drodzy, przy odejściu. Jako skarbnik okradał kasę ubogich, a wreszcie uległ namowom żydowskim i sprzedał mnie za 30 srebrników. Żydów pójdzie po pierwszym powstaniu na sprzedanie. Na rękach niewolników w całym Imperium Rzymskim będzie jedna cena za Żyda. 30 srebrników. Dopóki się nie nawrócą, te 30 srebrników będzie za nimi ciągnęło. Chciwość go zaślepiła, przystąpił do kapłaństwa i w grzechach przyjmował ciało i krew moją. To go ostatecznie zgubiło. Innych apostołów powołałem o sobie do godności, a Judasz sam przyszedł. Bo on przyleciał pod sam koniec przed wieczerzą, tuż. Pan już go nie wołał, apostołów ściągał. Ten przyleciał pod sam koniec. Apostoły myśleli, że on jest zabiegany interesami, to jest racją. On wklepał dokładnie cały mechanizm zdrady. Nie chciałem go przyjąć, bo wiedziałem, z jaką intencją przychodzi, jak zakończy swój urząd. Lecz usilnie proszony przyjąłem go, aby inni mieli przykład, że do kapłaństwa nie można się wdzierać, lecz oprócz pobożności i nauki trzeba być wolnym od grzechów cielesnych, od pychy, chciwości, zamiłowania światowych rozkoszy, trzeba być człowiekiem umartwionym, gotowym na wszystkie dodatki, nawet na śmierć dla imienia mego i w ogóle wiary. Dlaczego dzisiaj padają młodzi kapłani rok, trzy miesiące, sześć miesięcy rzuca sudanno. Na studia chodzi na wydział z kobietami, 6 lat. Siostrami zakonnymi. W bibliotece seminarnej są cały czas dziewczęta, bo po książki przychodzą dzieci. Żadnego umartwienia, zmysłów, niczego. I kiedy dostaje wolność, to już całe płonie, musi w tango. Panie Jezu, to jest taka cudowna lekcja edukacyjna dla formacji przyszłych kapłanów. Przeksiędza, ale on pobożny i się uczy rewelacyjnie dzieci. Trzeba się zapytać, gdzie są jego zmysły. Na mecz piłkarski jedzie, bo drużyna piłkarska, a po meczu sobie z kolegami w kilku kupują pół litra i piją. No dzieci. Rektor ma łącze internetowe, a głupi kleryk się podpina pod jego łącze. No i dane rektora wychodzą dramatycznie. No, porno ogląda, to ogląda, więc
zwołuje techników, bo tu się mu pokazują takie, no oczywiście nitka po nitce, 20 siedzi na kanale, na łączu rektora, no i co? Dzieci, po to trzymać. Jak wam mówiłem, do zakonów kontemplacyjnych teraz włożył komórkę, internet. Dzieci, kto wytrzyma bez mamusi? Już mają zgodę na dzwonienie. Jak jest dom zakonny, gdzie jest kilkanaście minut, to przełożona jest, to jest ohyda, rozumiecie? Godzina, co chwilę wydzwonili. Jakie tam powołanie wytrzyma? Pasaż rozumie to, co ci? Jak wam podałem dramatyczny meldunek z jednej diecezji warszawskiej. 12 poświatowych młodzieżach, młodzieży księży. Dzieci, jak jesteś w takim komitecie, w takiej komitywie, główny przedstawiciel Dni Młodzi leci w tango. No przecież to, nie wiem, czy nasi przełożeni, nie wiem, albo oni byli, urodzili się bez zmysłów, ale teraz młode pokolenie tak ustawione dzieci. Więc Pan Jezus mówi, nie wystarczy pobożność i nauka. Trzeba być wolnym od grzechów cielesnych. Pierwsza. Od pychy. Chciwości. Takiego kleryczka pamiętam z czasów seminariów. Rzadko kiedy książka w ręce. Wyświęcili go. Ale bez przerwy były albumy aut. U auta tylko. 6 lat przeglądał albumy z autami. Dzieci. Co taki na orze w kościele? Czym? Kierownicą? Od zamiłowania światowych rozkoszy. Dzieci, jak dziękujmy Panu Bogu, że łamie nas do postu. Uczy nas takiej pokory. Zabiera wszystko to, co tak bardzo lubimy. Trzeba być człowiekiem umartwionym. No to nasz czwarty punkt naszego przygotowania, moi drodzy, do rekolekcji. Do Zesłania Świętego. Wzywaj swoje 418 nas pozdla zmysłów. Nic nie idzie. Wołam o jeden miesiąc. Zero telewizji. Internet pracujesz, maile, wszystko ma funkcjonować, tylko nie wchodzisz na portale, nie czytasz wielu dzieci. Te dzieci nie ma tłumu. Pani Marysia rozumie? Radio wyłączyć? Gazety nie kupić? Wołam tylko o 30 dni. 418. To najsłabszy wynik naszych zapisów w historii działania dzieci. Dotyczy to tylko jednego rodzaju umartwienia. Gotowym na wszystkie niedostatki. Ja miał to dla kleruków kazanie, to by 2 godziny ziemia się trzęsła. Prawda, większość by do świętej kapłańskiej nie przystąpiła, no bo szczerze. Nawet na śmierć dla mego imienia i w obronie wiary. W obronie wiary, jak oni nie wiedzą, to jest herezja, nie potrzeb poznać wszystkie herezje, jak mnie wiarę bronił. Mamy 8 punktów, które Pan Bóg przy okazji Judasza pokazuje nam, jakie powinny być realizowane przy formacji kapłańskiej. Pobożność, nauka to jest pikuś. A to jest główny klucz do święcenia. Gdzie reszta? Dziś już nie ma dróg krzyżowych w seminarium. Za moich czasów już nie było postów. Żeby coś tam troszkę poćwiczyli się, gdzie? A o chlebie, wodzie? Kolejny rozdział. Kolejne orędzie, przepraszam. Orędzie na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły.
Pan Jezus. Kiedy ja chodziłem po ziemi, powołałem do mej służby Judasza, człowieka światowego, aby obdarzyć go łaską i przez tą łaskę uratować go duszę, jego duszę. Człowiekowi światowemu, pamiętajcie, zawsze ciężko iść drogą modlitwy, umartwienia, po prostu wyciszenia. Wszędzie mu śmierdzi, wszędzie ciasno, wszędzie nie ma 8 gwiazdek, w każdym jedzeniu czegoś brakuje, w każdym autobusie czegoś nie ma. Ale Pan Jezus zakłada, że każdego człowieka da się uratować. Co jest potrzebne? Powiedzcie mi wy, powinniście już nadążać myślami. Co jest pierwsze potrzebne? Jeszcze nie opuściliście siebie, widzę. Siedzicie bardzo mocno w siebie. Oparci jesteście na zasadę umierniczyć, liść na siebie. Łaska to jest pierwszy klucz. Pan Jezus tu powiedział tylko wam. Powołałem do służby mojej Judasza, człowieka światowego, aby obdarzyć go łaską i poprzez tą łaskę uratować jego duszę. Jaki jest drugi warunek? Żeby uratować tego człowieka? Pani się nagło, na minę, ładnie będą. No? I ci, a to wy się znowu macie zamyślenie, cud jest potrzebny. Co to się ma wydarzyć cudem? Pięknie, Panie Jezusiu, przyjdziesz po czekoladę. Przyjęcie łaski, można nazwać inaczej, współpraca z łaską. Jeśli nie ma tego punktu, Panie Rysia, cud się nie wydarzy. Stąd ta łaska czyni cuda, jeśli tylko współpracuje się z nią. Czy nie wiedziałem, że mnie zdradzi? Wiedziałem to. Ale taka jest moja miłość. Będę dawał. Nie odmówię miłości i łaski nikomu, aby mógł być zbawiony. I z tej perspektywy rozumiemy, że Pan Jezus chce być, da się każdemu. Nas karają, was karają, nie udzielę Komunii Świętej, nie mając żadnego dowodu się winni. Wszystkim innym, zbrodniarzom dają, nie ma problemu. Wam, którzy czcicie Zbawiciela, jesteście lepsi, nie dają Komunii Świętej. Nie jest to działanie Państwa. Bo mnie uczono, każdy, kto podejdzie do Komunii Świętej, muszę mu udzielić. Taka jest wola Pana Jezusa. On każdemu chce dać łaskę. Ci, co niegodni, od razu stają się szatanami. Są w grzechu ciężkim. Dzisiaj słyszycie w Ewangelii, kiedy przyją Najświętszy sakrament Judasz, co stało? Szatan wszedł w niego. Tak i jemu dałem w obfitości i traktowałem z wielką troską. Dzieci, jeśli walczy o was, to wykonuje 1000 ruchów. Walczy o każdego mojego ministranta, żeby nie było dzisiejszego zdarzenia pana Jarka, wydałem polecenie, że raz pan Jarek, tu publicznie, jak raz pan Jarek na prawej stronie, a drugi raz na lewej. Co zrobiono? Cały czas pan Jarek na prawej stronie. Nie posłano mnie. Bo każdemu jest tak wygodnie, rozumiecie?
nawet w takiej drobnostce, trzeba myśleć o drugim człowieku. Diabeł ci to perfekcyjnie organizował. Miałem krótko, nie ruszę, bo widzę, że wylatuje węgiele. Nie, to jeszcze pociągnie drugi raz. Chcę ratować, to podejmują decyzję. Nie, no to już jesteś przyszedł, krąg z głową. Mi się już paliło, tu się dymiło, szukaliśmy z panią Agusią, ile ludzi uchodzili. A nic nie, nie, gdzie ja wysypałem, gdzie ja węgielek, mówił winny. Nie, gdzie tam, gdzie ja węgielek, gdzie tam, gdzie. Ja nigdzie nie uderzyłem. No to są... Więc Pan Jezus daje każdemu w obfitości i traktuje go z wielką łaską. Ja już byłem przekonany, że po niektórych doświadczeniach już straciłem nadzieję na człowieka. Dzieci nie straciłem. Bóg mi tą taką niewinną łaskę dziecięcą dał. Że do końca ufam. To jest przerażające, kiedy w pewnym momencie ta dobroć sprawia, że widzi się, co robi szatan i przyjdzie uderzenie. Jesteś bezradny. Trzeba przyjąć strzała. Nie ma wyjścia. Wówczas wystarczył jeden Judasz, aby mnie uśmiercić. Teraz? Pan nie daje tu kropki. Jak cenzorzy z Ostrołęki atakowali panią, a mu się, że tam są kropki, jest niedopowiedziane. Są to kropki literackie. Jak się mówi teraz, to każdy wie, o co chodzi. W tym krótkim tekście pan wyjaśnia, tym bardziej zaciemnionym. Teraz mam ich o wiele więcej. Dziś ci Judaszy są zanurzeni we wszystkich organizacjach masońskich. Wstępuje na 33 stopień, na 32, będąc biskupem, profesorem, kardynałem, zmienia wiarę na islam. Dzieci urząd spełnia, nic się nie dzieje, rozumiecie? Pan też rozumie? Posłuchać tego zdania Pana. Wówczas wystarczył jeden Judasz, aby mnie uśmiercić. Teraz trzy kropki. Teraz mam ich wiele więcej. Wybrałem i wychowałem przy moim boku wiele powołanych dusz. Ale ich drogi nie są moimi drogami. Takie delikatne ostrzeżenie dał Pan Jezus. Dopisał mi to. W liście otwartym do biskupów i rządzących zdanie. Pod sam koniec to Wam wielokrotnie mówiłem. Nie możecie dwom Panom służyć. Dziś tych Judaszy w Kościele Pan Jezus ma wiele więcej. Stąd ogólnoświatowa tragedia i dramat Kościoła. Chcę Was pocieszyć, będzie jeszcze gorzej. Ale zwyciężymy. Bo są my po stronie Króla Zwycięskiego. Z czystych, nieskalanych została pod krzyżem Panu Bogu tylko jedna osoba, Matka Najświętsza. Jakimi obdarzono ogromnymi łaskami. My jakbyśmy się zmieścili w gronie Szymona, czy świętej Weroniki, czy płaczących kobiet, to dzieci wielkie wyróżnienie. Wielka łaska. Jeszcze krótki tekst opisujący Katarzynę Emeryś. Judasz, czego jednak nie jestem pewną, pił jeszcze z kielicha. Nie powrócił już jednak na swoje miejsce, lecz zaraz wyszedł z wieczernika. Apostołowie, słysząc, że Jezus przedtem mówił coś do niego, myśleli, że mistrz polecił mu jakąś sprawę załatwienia,
więc nie zwrócili się, nie zwrócili na to uwagę. Judasz wyszedł, nie odmówił się nawet modlitwy dziękczynnej. Poznaj więc, mój czytelniku, jak złe są skutki, jeśli zaniecha modlitwy dziękczynnej po spożyciu chleba powszedniego i chleba żywota. Przez cały czas wieczerzy widziałam u nóg Judasza małego, czerwonego potworka, wspinającego się czasami aż do serca. Jedna jego noga wyglądała jak nogi piszczel szkieletu. Judasz wyszedł za drzwi. Widziałem koło niego trzech czartów. Jeden wpadł mu w usta, drugi popychał go, trzeci biegł przed nim. Dzieci, jak nasi ojcowie czytali Katalinę Emeryś przy kagankach, przy świecach, dom po domu, jaką oni mieli wiedzę. Tak Bóg sprawi, dostaniecie jeszcze na prezent na święta, może najpóźniej znajdzie śpiewnik pieśni pasyjnych. Jak włączycie kasety nagrane przez nasze dziewczęta, jakie tam są teksty, jaka tam jest wiedza religijna, o której nam się nigdy w życiu nie śniło, ani nie słyszeliśmy. Kto z nas słyszał, że w wieczerniku koło Judasza tańczował mały czerwony potwór, nogi jego wyglądały jak piszczel szkieletu. A kiedy wyszedł z wieczernika, jeden trzech czartów, jeden wpadł mu w usta, by był czartem kłamstwa, drugi go popychał, by poszedł szybko, trzeci przed nim, żeby usuwać przeszkody, żeby też szybko jechał. Noc już była, ale ponieważ diabły oświecają mu drogę, Judasz popędził przed siebie jak szalony. Więc przypominam, diabły też mogą oświecać drogę. Przed odejściem Jezus jeszcze miał długą naukę, a modlił się przy tym wielkim skupieniu i namaszczeniem, jak gdyby rozmawiał z Ojcem swoim niebieskim. Tośmy słyszeli, mowa arcykapłana. Cały był jakby przepełniony duchem miłości. Apostołowie pod jego wpływem także byli przejęci radością i zapałem. Wypytywali o wiele szczegółów, a Jezus dawał im obszerne odpowiedzi. Sądzę, że o niejednym z tego jest mianka w Piśmie Świętym. Najwięcej wypowiedzi tych zachował święty Jan, apostoł. Amen. Jutro będę kontynuował dalej. Wezmę was z teksty Marii Waltorty. Obszerne bardzo opowiadanie o tym, co się wydarzyło tego czasu w wieczerniku. Przejdziemy tu aż przez cztery, moi drodzy, rozdziały. Już na tej nauce nie ma Judasza. Przejdziemy od 13 rozdziału do 17 włącznie, aby zrozumieć to, co Pan Jezus pragnął wlać w apostołów. Myśmy doczekali czasów, kiedy Góra Golgoty stała się udziałem Kościoła. Oczy naszych praojców tego nie widziały. Wypełniają się proroctwa dane przez Pana Jezusa i Matkę Bożą w różnych miejscach świata, w tak zwanych prywatnych objawieniach. Niczego się nie lękajcie. Bóg nakazał nam tylko głosić i głosić. I jeśli nie będzie sposobności, to znaczy, że zadanie już wykonaliśmy. Dopóki mogę do was mówić, to znaczy, że jeszcze Bóg ma swój plan. Więc tym się
spokojnie pocieszamy z dnia na dzień, jeśli tylko Bóg mi da siłę, z wielką radością oczekujemy przy świętej z Wami siania słowa, aby wypełnić to, co kazał. Moi drodzy,